Panie marszałku, Wysoka Izbo, panie ministrze, nadchodzi czas rozliczeń. Jesteście już 2 lata Prawi i Sprawiedliwi. Obiecywaliście podczas kampanii, że będziecie słuchać Polaków, lecz z waszym słuchem coś się stało. Nagle macie problemy i nie słyszycie. Nie słyszycie lekarzy rezydentów, przyszłości medycyny w Polsce. Leczą nas i nasze dzieci, choć często nie zdajemy sobie sprawy z faktu, że lekarz prowadzący jest właśnie lekarzem rezydentem pracującym od 3200 do 3600 zł brutto. Przekazujecie do mediów nieprawdziwe informacje. Jak wam nie wstyd? W przeszłości lekarz rezydent mógł od razu podjąć dodatkową pracę i zarabiać w ramach pogotowia ratunkowego czy poradni specjalistycznych. A teraz, nie mając innego wyjścia, pracuje po 300-400 godzin w miesiącu. Czy to nie powinno was przerażać? Dziwne uśmiechy na waszych twarzach. Po prostu jak wam nie wstyd?